Cześć kochani, dzisiaj na takim filmiku, który będzie bez obróbki, bez wycinania, chciałabym Wam pokazać swatche palety In the Balm of Your Hand, wersja druga. Paleta jest zapakowana w taki fajny kartonik, ślicznie to wygląda, chroni samą paletkę, ale dla mnie to jest bardzo nieprzydatne, właściwie nawet niekorzystne ze względu na to, że jak trzymam paletę tak zapakowaną, to po prostu po nią nie sięgam. Dlatego lepiej mi jest ją wyjąć po prostu, ale teraz posłużę się, żeby po prostu zakryć lusterko. O, przynajmniej na coś się przyda. Raz. I teraz zaczynam od cieni. I zobaczymy, co tu się dzieje. Pierwszy cień. Moja ręka. Jest moc. Drugi cień. Jest moc. To jest taki fiolet, bardzo w moim typie. Piękny. Kolejny, tym razem matowy cień. No tu jest dosyć słabo, sami zresztą widzicie, jak to się przedstawia. Ciemne cienie super, te błyszczące, natomiast te malotowe dosyć słabo. Teraz rozświetlacz Marylu. Czyli w sumie produkt, dla którego kupiłam tą paletę, bo chciałam sobie wypróbować. No bardzo ładny, jest połysk, jest fajnie. Teraz bronzer Bahama Mama. Braknie mi ręki zaraz. No też całkiem fajny. Nie widzę tu w nim jakichś żółtych albo rudych tonów. Zapowiada się całkiem nieźle. I teraz ostatnie trzy, czyli róże. Down Boy. Ładny, chłodny. Frat Boy. Taki ciepły, ciepławy. Szczerze mówiąc, myślałam, że to są same chłodne róże. I Instein. O, ten jest ładny. Przypomina mi Marka Jacobsa, którego już zużyłam. Zobaczcie sobie sami. Cienie, rozświetlacz, bronzer. Moim zdaniem świetnie ta paleta wypada. Ja jej jeszcze nie używałam, więc na pewno niedługo się zmobilizuję. Dajcie znać, czy znacie tą markę, czy znacie tą paletę i czy jesteście z niej zadowoleni. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny. Do zobaczenia. Pa!